Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwa serdecznie przywitać na konferencji prasowej, którą organizujemy po dzisiejszej kontroli poselskiej, którą przeprowadziliśmy w spółce PL2012, spółce, której prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zlecił przygotowanie i organizację szpitala tymczasowego. Te nasze kontrole mają jeden cel: usprawnić walkę z pandemią. Wielokrotnie na różnych etapach naszych kontroli dostrzegaliśmy nieprawidłowości. 18 34 069 zł i 90 groszy. To miała być kwota adaptacji gotowego obiektu, w pełni wykończonego, przystosowanego, związana ze szpitalem tymczasowym. Dotarliśmy do nowych faktów, które pokazują, że kwota organizacji szpitala tymczasowego narodowym jest znacznie większa, że to miejsce, które przypomnijmy, do końca listopada przyjęło tylko 160 pacjentów i które kosztowały, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie szpitala, ponad blisko 6 milionów złotych i jego przygotowanie i koszt jest znacznie większy. Szanowni Państwo, dostaliśmy odpowiedź od podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z którego wynika, że koszt adaptacji Szpitala Narodowego to, Szanowni Państwo, 29 36 tysięcy. Okazuje się, że w ciągu 7 dni jest prawie 11 milionów więcej. Ale co więcej, dostaliśmy odpowiedź na 4 stronach z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że tak de facto wszystko jest tajne. Że my nie możemy się dowiedzieć, na co te pieniądze poszły. Dzisiaj na Narodowym jest 50 pacjentów. My chcemy wiedzieć, na co idą te pieniądze. Takie żądanie dzisiaj stawiamy panu premierowi Morawieckiemu. Pamiętacie Państwo nowelizację ustawy covidowej, tej ustawy z marca ubiegłego roku. Wtedy na skutek afery respiratorowej posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli kluczową poprawkę w Komisji Zdrowia. Poprawkę, która zobowiązywała rząd do pokazywania w biuletynie zamówień publicznych wszystkich zamówień, dostaw, usług, które są realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID. Te informacje, ten podział tych kosztów, tych 29 milionów złotych, powinien znajdować się zgodnie z prawem z biuletynem zamówień publicznych. Ktoś znowu nie dopełnia swoich obowiązków, ktoś znowu przekracza swoje uprawnienia, nie publikując tych danych. Kwestia zakupu i dystrybucji szczepionek. Kwestia sprzętu medycznego, w tym cały czas niewyjaśniona sprawa respiratorów, wymagają natychmiastowej reakcji w postaci działań Komisji Śledczej. Organy ścigania, rząd nie gwarantuje wyjaśnienia tych spraw. Dzień dobry. Ja chciałem tutaj sprostować, bo panowie posłowie wprowadzają opinię publiczną w błąd, manipulując faktami. Szpital tymczasowy na PGE Narodowym jest szpitalem, który leczy pacjentów. Dodatkowo na terenie szpitala odbywają się szczepienia. Blisko 1000 osób dziennie szczepimy. Każda gotówka, która została wydana przez spółkę stadionową, została wydana z poszanowaniem prawa. Panowie posłowie dokładnie czytają dokumenty, które dostają. Kwota 18 milionów jest kwota adaptacji, a różnica nie w tydzień, panowie posłowie, nie w tydzień. Nie zwiększyła się ta kwota w tydzień. No nie, to jest informacja się zwiększyła. Jakie koszty cząstkowe składają się na kwotę 29 36 636 zł i 77 groszy. Różnica między 18-29 wynika z tego, że 18 milionów to są koszty adaptacji. Pozostałe kwoty to jest koszty funkcjonowania szpitala na PGA Narodowym. Stawki, które są tam podane i koszty składowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i stawiałyby w przyszłości obiekt i spółkę w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej wobec przyszłych klientów. Ja tych kosztów nie mogę udostępnić, jeżeli będzie decyzja sądu, bo jakby w tym zakresie. Panowie, no, jeśli o udostępnienie informacji publicznych i z poszanowaniem prawa ja tą informację udzieliłem.
To są publiczne pieniądze i będziemy żądali nie od pana, od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby każda złotówka została wyjaśniona. Mamy prawo sprawdzać, na co idą publiczne pieniądze. Mamy funkcje kontrolne. Jako Sejm mamy funkcje kontrolne. Niech pan to zrozumie. Panie prezesie, otrzymał pan na konto blisko 30... Nie ja otrzymałem, proszę takich tutaj... Otrzymał pan jako spółka PL2012+. Jest pan prezesem zarządu tej spółki. Otrzymał pan blisko 30 milionów i od kilku miesięcy nie jest pan w stanie udzielić posłom na Sejm Rzeczpospolitej informacji, na co pan te środki przeznaczył. Chcemy znać wszystkie koszty, szczegółowe koszty. Jako posłowie mamy prawo o to żądać. Jeżeli, to jest proste. A ja mam prawo działać w oparciu o poszanowanie przepisów prawa. Jeżeli będę mógł panom takie koszty udostępnić, to je udostępnię. Niech są odpowiednie sposoby na to, abyście państwo to informacje. Czyli pan uważa, że poseł na Sejm, który dysponuje zaufaniem kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy wyborców, żeby uzyskać dane, na co idą środki z budżetu państwa, ponieważ Fundusz Przeciwdziałania COVID-owi to są środki nas wszystkich, polskich pacjentów. Pan uważa, że poseł na Sejm, posłowie na Sejm, ja z panem posłem Jońskim, w tej chwili musimy pójść do sądu w długotrwały proces sądowy, żeby pan powiedział, na co pana spółka wydała 30 milionów złotych w gotowym obiekcie, gdzie nic nie było budowane, w sensie, tak powiem, kubaturowym. Instalacja tlenowa, instalacja elektryczna musiała być przygotowana. To jest obiekt taki jak stadion jest przygotowany do tego, aby odbywały się na nim koncerty, mecze. Dla celów szpitala tymczasowego obiekt musiał zostać przystosowany. Dobrze, szanowni... Jak spojrzycie sobie państwo na to, jakie są koszty przystosowania szpitali w Polsce i za granicą, wiecie państwo, jaki jest koszt przystosowania szpitala tymczasowego w Nowym Jorku? Kilkadziesiąt milionów dolarów. Jest, bodajże miesiąc zajęło nam, żebyśmy się dowiedzieli, ile kosztowała tak zwana adaptacja i funkcjonowanie tak tego zwana, szpitala. Adaptacja. I proszę nam wierzyć, a pan może nam też zaufać, że będziemy konsekwentni w tym i dowiemy się dokładnie, na co każda złotówka poszła. My mamy być traktowani w taki sposób, żeby ze z każdą sprawą iść do sądu. I to sąd może stwierdzać, czy my mamy prawo do informacji, która powinna być nam przekazana. Szanowni państwo, w ustawie z marca 2020 roku, w nowelizacji październikowej zapisano wprost: każde zamówienie, każda dostawa, każda usługa, która jest finansowana z budżetu państwa, powinna być jawna. A pan tu przychodzi dzisiaj do nas i pan mówi, że pan jest transparentny. Nie, pan jest kompletnie nietransparentny.